Cześć, dzisiaj wykonaliśmy zabieg z użyciem nici liftingujących haczykowych. Użyliśmy dwóch rodzajów nici, nici PDO, czyli nici z polidioksanonu i nici PLA, czyli nici z kwasu polimlekowego. Te nici używamy do tego, żeby podnieść skórę, zadziałać przeciwko grawitacji. Bardzo wiele pacjentek w dojrzałym wieku przychodzi do nas, ale też pacjentki młodsze, które chcą na przykład podkreślić sobie linię żuchwy. Cała procedura polega na tym, że robimy drobne ukucie w skórze pacjentki. To wszystko jest w znieczuleniu miejscowym, więc pacjentka tego nie czuje. Po czym wprowadzamy na specjalnej kaniuli, czyli takiej tępej igle, która nie rani nam tkanek, nitkę, która ma haczyki. W momencie, kiedy wyciągamy tą kaniulę z tkanek, to haczyki kotwiczą nam się w tkance i podciągają nam tkankę. Te nici zostały wynalezione kilkadziesiąt lat temu w Korei. Zauważono, że po operacjach chirurgicznych, kiedy na przykład był operowany brzuch i był zszywany, te tkanki, które zostały zszyte, podciągają się. Tutaj mowa właśnie o niciach rozpuszczalnych, czyli po włożeniu tych nici w twarz pacjenta, pacjentki po kilku miesiącach rozpuszczą się, natomiast wytworzą one taką niewidoczną podskórną bliznę, która będzie nam trzymać tkanki i da nam właśnie ten efekt liftingu. Także takie nici możemy stosować, aby podkreślić linię żuchwy, jak już mówiłem, podnieść policzek, kąciki ust, wyprostować linie nosowo-wargowe, linie marionetki, stworzyć lifting szyi, także zastosowań jest bardzo wiele. Najwięcej pacjentek decyduje się na to, żeby podnieść sobie owal twarzy i policzek. I to też wykonaliśmy dzisiaj u naszej pacjentki. Zabiegi toksyną botulinową to najczęściej wykonywane zabiegi w gabinetach medycyny estetycznej. To jest bardzo naturalny zabieg. Praktycznie nie ma powikłań po tym zabiegu, jeżeli jest wykonany bezpiecznie przez osobę, która ma w tym doświadczenie. Zabieg jest krótki, praktycznie bezbolesny, daje bardzo szybkie rezultaty, które są też odwracalne, dlatego że efekt działania toksyny botulinowej trwa od 8 do 12 miesięcy, więc nawet jeżeli korekta ruchliwości mięśni dokona się nie tam, gdzie byśmy chcieli, to ten efekt nie jest trwały, on się cofnie.